Wczoraj rano w jednym z domów jednorodzinnych w centrum Łazisk Górnych wybuchł pożar. Mimo błyskawicznej interwencji Straży Pożarnej nie udało się uniknąć śmierci śpiącego w domu mężczyzny. Trwa ustalanie tożsamości ofiary i przyczyn tragicznego w skutkach pożaru. Wczoraj otrzymaliśmy zgłoszenie przed godziną 7 o pożarze mieszkania w domku jednorodzinnym w Łaziskach. Zastępy, które pojechały na miejsce, stwierdziły, że po dojeździe, że ogień wydostaje się z okien budynku. Przystąpiono do działań gaśniczych. W trakcie gaszenia znaleziono zwłoki mężczyzny w tym jednym pomieszczeniu. Pomieszczenie szybko ugaszono, tylko ono uległo spaleniu. Przyczynę mamy nieustaloną tego pożaru.